Vers 25. Was ihr habt, haltet fest. Wiersz 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie. Das Ausmaß dessen, was ein Gläubiger hat oder was Gläubige, verschiedene Gläubige haben, ist unterschiedlich. Miara tego, co różnorodni wierzący posiadają, jest bardzo różna. Hier knüpft der Herr sicher an weniger an als in der Stelle in Philadelphia. Das Ausmaß hier ist geringer als in Philadelphia. Tutaj miara tego, co oni posiadają, jest inna niż miara przyłożona w liście do zboru Filadelfii. Sowohl hier als im Sendschreiben an Philadelphia wird die Ermahnung zum Festhalten mit dem Hinweis auf das Kommen des Herrn verbunden. Zarówno tutaj, jak też i w tym liście do Filadelfii jest to wezwanie trzymać to, co posiadamy, mocno aż do przyjścia Pana. Der Wortlaut ist in beiden Stellen zumindest sinngemäß der gleiche. I znaczenie tego wiersza, pomimo że może troszkę innymi słowami wyrażone, to jednak jest dokładnie takie same. Hier in Vers 25 heißt es, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. W wierszu 25 trzymajcie mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Dieses Kommen des Herrn wird allerdings im Sendschreiben an Philadelphia vorangestellt. A jednak to przyjście Pana w tym liście skierowanym do zboru Filadelfii jest postawione na pierwszym miejscu. Es wird hier auch schon in gewissem Sinne der Zeitpunkt des Kommens genannt. I w pewnym sensie ten okres czasu, w którym Pan przyjdzie, już jest zapowiedziany. Ich komme bald. Bo tu, tam jest napisane, ja przyjdę wkrótce. Und dann geht es weiter, halte fest, was du hast. A dopiero następują słowa, trzymaj mocno tego, co masz. Wir haben sicher alle den Wunsch, dass wir die Züge von Philadelphia offenbaren. My z pewnością wszyscy mamy takie życzenia, aby te cechy opisane w liście do Filadelfii mocno trzymać też dla siebie. Und es ist die Frage, wie viel haben wir, was wir festhalten können. Ale powstaje pytanie, jak dużo mamy tego, czego się musimy mocno trzymać. Ich möchte hierzu noch zwei Stellen anführen. Chciałbym w tym miejscu dwa miejsca jeszcze przytoczyć, die uns zeigen, was wir festhalten sollen. Które nam pokazują, czego się mamy mocno trzymać. Der Apostel Paulus ermahnt sein Kind Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 13. Apostoł Paweł napomina swoje dziecko Tymoteusza w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale w 13. wierszu. Eine Ermahnung, die uns natürlich besonders gilt in unserer Zeit. W drugim liście do Tymoteusza czytamy to napomnienie, które w naszych czasach też ma szczególne znaczenie. Halte fest das Bild gesunder Worte. Tam czytamy takie wyrażenie, trzymaj się mocno tego obrazu zdrowej nauki albo zdrowych słów. Wichtig in einer Zeit so viele ungesunder Worte. A to jest szczególnie ważne w tych czasach, gdy pada tak wiele niezdrowych słów, niezdrowej nauki. Und da gilt es wohl zu unterscheiden zwischen gesunden Worten und ungesunden Worten. Tu właśnie chodzi o to, aby potrafić rozróżnić zdrowe i niezdrowe słowa.
In Bezug auf das, was an uns herantritt, gilt jetzt das zweite Wort, das ich anführen möchte. A w stosunku do nas obowiązuje drugie słowo, które chciałbym teraz przytoczyć. In 1. Thessalonicher 5. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale. Vers 21. 21 wiersz. Prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 21 wiersz. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Und je mehr wir unseren Weg mit dem Herrn Jesus gehen, i im dalej naszą drogą z Panem Jezusem idziemy, umso mehr werden wir erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Tym bardziej będziemy potrafili rozróżniać, co jest dobre, a co nie jest dobre. Abschließend eine Randbemerkung zu diesem zuletzt genannten Vers. I jeszcze na zakończenie jedna uwaga dotycząca przeczytanych wierszy. Er wird manchmal falsch betont. A to czasami jest błędnie podkreślane, nacisk jest błędnie kładziony. Prüft aber alles. So muss man's betonen. Powinno być to nacisk położony na doświadczajcie. Und nicht prüft aber alles. A nie powinno być nacisk położony wszystkiego doświadczajcie. Es gehört nicht viel Weisheit dazu, sich in dieser Hinsicht richtig zu verhalten. To wymaga mądrości, aby w związku z tym właściwie się zachowywać. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gern an etwas, was ich gelesen habe über eine Schwester im Herrn. Ja przypominam sobie, co kiedyś czytałem w związku z tym na temat pewnej siostry, an die auch jemand mit vielen schönen Worten Dinge herantrug, do której ktoś przyszedł i z wieloma pięknymi słowami chciał jej coś wmówić. Und die dann diesem sagte, a ta siostra odpowiedziała temu człowiekowi, ich kann auf ihre Ausführungen nicht viel entgegnen. Nie jestem w stanie tutaj na pana wypowiedzi przytoczyć wiele odpowiedzi. Aber eins ist mir deutlich, ale jedno jest dla mnie jasne. Was Sie da sagen, to, co wszystko pan mówi, ist nicht die Stimme meines guten Hirten. To nie jest głosem mojego dobrego pasterza. Je mehr uns die Stimme des guten Hirten vertraut ist, bo im bardziej jesteśmy zapoznani z głosem naszego dobrego pasterza, umso mehr können wir Gutes festhalten. Tym bardziej dobrze zauważamy, czego się mamy mocno trzymać. Und haben es nicht nötig, uns mit den vielerlei fremden Stimmen auseinanderzusetzen, auch nicht unter dem Vorwand, man müsse das kennen, um dem entgegentreten zu können. Tym bardziej będziemy strzegli się poznawania wszelkiego rodzaju różnych złych nauk, a to tylko pod usprawiedliwieniem, że trzeba to poznać, żeby lepiej się przed tym bronić. Der Herr Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. A Pan Jezus powiedział, owce moje, głosu mojego słuchają. Und die Folge daraus, und sie folgen mir. A skutek z tego jest taki, że one idą za mną. Na tym zakończymy rozważanie Słowa Bożego. Pieśń numer 237.